Właśnie odnośnie świadectw, to też się chciałem podzielić dzisiaj świadectwem, może nawet nie jednym. No jakieś dwa tygodnie temu Agatka właśnie mówiła o tym, że o tym, żeby mówić świadectwa, o tym właśnie, bo dużo odbieramy z kościoła, bardzo dużo przyjmujemy. W każdym razie ja przyjmuję bardzo dużo, już od samego początku. Ja pamiętam jeszcze, jak nie byłem tutaj w kościele, to ja już się budowałem, ja już przyjmowałem rzeczy, które mnie budowały i które mnie przyciągały do kościoła. I no i to, co właśnie Agatka powiedziała, to bardzo we mnie pracowało, sobie tak w pracy rozmyślałem o tym. I tak przy, przyszła mi do głowy e, ta przypowieść o tych e, dziesięciu koleżkach, których uzdrowił Jezus, tylko jeden wrócił i podzielił się tym, e, tym co otrzymał. I z jakiegoś właśnie powodu, no, z, też z takiego powodu, że ja również uważam, że powinno się mówić o rzeczach, które się otrzymuje tutaj właśnie w domu, o rzeczach, które nas podnoszą, o tym się powinno po prostu mówić. No, no chyba, że ktoś nie stosuje Bożych zasad, chyba, że ktoś. Nie wprowadza w życie rzeczy, które już są sprawdzone, którzy, które, które są przekazywane, no to wtedy jakby nie ma o czym mówić. Ale jeśli ktoś je wprowadza w życie, no to ja zachęcam każdego, żeby mówić. I taką właśnie jakby. E, takimi nauczaniami, które jakby ja cały czas w życiu praktykuję nadal i które realnie działają w moim życiu, to, to są nauczania o małżeństwie i rodzinie, małżeństwo rodzina. To była seria nauczań. I ja dzięki tym nauczaniom dzisiaj w praktyce e, potrafię być takim mężem, że mam szczęśliwe małżeństwo. Moja żona jest szczęśliwą żoną, moje małżeństwo jest yy, udane, moje, w, moim małżeństwo, w moim małżeństwie jest dobrze. Ja to przeżywam każdego dnia, ponieważ ja wziąłem, wziąłem z doświadczenia pastorów to... Co chcia, to, to, co jest potrzebne, żeby w ogóle, żeby w tym małżeństwie było dobrze. Ja dzisiaj mam dzięki temu sukces. No i wiele różnych rzeczy jest też, które, które, które ja wziąłem i które mi na dzień dzisiejszy pomagają, tego jest naprawdę tak dużo, że ja bym dzisiaj nie był w stanie e, o tym wszystkim powiedzieć. No Na przykład, również Artur ostatnio głosił Kazanie e, odnośnie tego, że. Że jeśli masz czyste serce, to idź do przodu. Idź do przodu. Jeśli masz czyste serce w swoich intencjach, yy, wiesz, co chcesz robić, ale nie wiesz do końca, czy to jest dobrze, czy to, jak popularnie mówi, czy to z ciała, czy to ze mnie, czy to, czy, czy to od pana, to idź i to rób. I dzięki temu nauczaniu ja dzisiaj yy, ja zrozumiałem to, że ja mam czyste intencje, dlatego ja mogę iść, a jak się pomylę, no to no trzeba się modlić, panie zatrzymaj mnie. Wtedy jak się pomylę, no to Bóg mnie zatrzyma, nic się złego nie stanie, ponieważ masz czyste intencje. I to nauczanie tak mnie wypionowało i tak bardzo mnie podniosło, że puściły pewne blokady i dzisiaj pojawia się we mnie myśl, badam swoje intencje i idę do przodu. Także no to jest właśnie to, to jest właśnie to, co, co, co ja otrzymuję i postanowiłem też, że będę się dzielił od dzisiaj, Rzeczami, które realnie w moim życiu, życiu się dzieją. Ja będę o tym mówił, ponieważ. Yy... Bo to tak jest, zauważyłem, coś takiego, że no, no fajnie się słucha w niedzielę, jest fajne uwielbienie, są fajne kazania, ale później przychodzi proza życia, ludzie w ogóle zapominają o tym. To jest tak z tym człowiekiem, który się przeglądał w lustrze, no dobra, fajnie, było coś powiedziane, ale później w ogóle jakby nie ma odzewu, albo coś się dzieje w Twoim życiu, ale nigdy o tym nie powiesz. I to nie jest dobre. O tym trzeba mówić. Jeśli jesteś wdzięczny za to, że otrzymujesz coś tutaj i bierzesz, to mów o tym. Ale w tych wszystkich pozytywnych rzeczach chciałem też się dzisiaj z Wami podzielić swoim upadkiem, bo, bo ja się czuję człowiekiem, który należy tutaj do tego kościoła jak do domu. Ja się czuję domownikiem i ja uważam, że powinno mówić się o wszystkim, nawet o upadkach, ponieważ ja to mówię przy was, ja to mówię do was, bo traktuję was jak prawdziwą rodzinę. Miałem, miałem taki upadek, no, nic wielkiego się nie stało tak naprawdę. No, ja zawsze miałem problemy, znaczy zawsze miałem. Zanim się narodziłem z Bożego Ducha, miałem problemy z alkoholem. E, i, i, I ja tutaj, kiedy przyszedłem do kościoła, Pamiętam pierwsze nabożeństwo, Agatka mówiła podczas nabożeństwa, że jeśli, jeśli jeszcze czegoś nie zrobiłeś, no to nie czekaj na jutro, zrób to dzisiaj, bo jutro będziesz miał mniej siły, prawda? Ja wtedy, no to nie, nie pasowało mi, to ja jeszcze wtedy sobie popijałem piwka, ale wysz, i to pracowało we mnie, ja pamiętam, wyszedłem wtedy z tego nabożeństwa i to tak we mnie silnie pracowało, poszedłem do, od razu do, sklepa, do sklepu, kupiłem sobie browar, nie? idę z tym piwem i jedno wypiłem, później idę z drugim i pracuje to we mnie. Dochodzę do mieszkania, wyrzuciłem to piwo w kosz i zakończyło się. Zakończył się pewien etap, no i później już poszedłem do przodu. Oczywiście, no tak jak mówię, dzięki temu, że jest tutaj zdrowa nauka, że, 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 że tutaj jest życie. To, to jest to, co mnie przyciągnęło tutaj do domu. E, no ale też pojawił i, i pewnego dnia, już będąc jakiś czas właśnie w kościele, e, pojechałem do, do siebie, do Sącza. To było w tamtym roku, dawno. E, I nagrałem kawałek w studiu. Wyszedłem z tego studia, tak się dobrze czułem. Tam. Wyszedł mi numer kolejny fajny kawałek, udało się, byłem zadowolony. No i postanowiłem sobie to uczcić. Poszedłem sobie do sklepu i kupiłem sobie piwo. Co mi się stanie wolny jestem, tak? Ale to był kompromis. To był kompromis. Właśnie na takim poziomie fizycznym, na takim poziomie zrobienia sobie przyjemności. Zrobiłem sobie raz przyjemność, później na drugi dzień sobie zrobiłem kolejny raz i poprzez, poprzez taką, jakby, bzdurę by się wydawało, bo nic złego nie ma w tym, że sobie ktoś, nie wiem, piwo wypije, prawda? Choć czy to buduje, to, to też jest pytanie, czy to buduje. To nie buduje, więc jakby. Ja dzisiaj nie widzę sensu w takich rzeczach, ale to był kompromis, który był ściśle związany z moim starym życiem i ja sobie pozwoliłem na ten kompromis i później. Działo się to codziennie i to, 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 i to nie jest koniec, bo, bo idąc na jeden mały kompromis, zaczynają się kolejne inne i te, i te kolejne inne kompromisy już prowadzą do czegoś większego. Dia, otwierasz drogę diabłu i wtedy on ma hece i wtedy ma pole do działania. I wiecie, nie wiadomo skąd. Nagle od jednego piwa, przy, piję sobie piwo i przychodzi mi silna chęć zapalenia papierosa, kolejna rzecz ze starego życia, później w głowie pojawiają się myśli o narkotykach, później pojawia się w głowie pornografia i tak dalej, i tak dalej. I to idzie, ewoluuje, jeśli pozwolisz sobie tylko na jeden kompromis. I ja sobie na to pozwoliłem i poszedłem po bandzie, po prostu. Poszedłem po bandzie. I gdyby nie to, że jestem tutaj w kościele, gdyby nie to, że. Że zżyłem się z Kościołem, ale to, co to znaczy zżyłem się z Kościołem? Tutaj chodzi o miłość. Mnie od początku pionowała miłość, ale ta miłość głównie opierała się... Yy, ja byłem już z Kasią wtedy, kiedy te rzeczy się działy. Mnie pionowała miłość do niej. Ja wiedziałem, że robię źle. Jakby ja robiłem coś, co... Mi kiedyś Artur powiedział, że, że to ci przychodzi z łatwością, ale ja mimo to ro, robiłem to, no, no, no jak z łatwością, jak ja nie, przyjeżdżałem, przyjeżdżałem do domu, z, z, zatrzymywałem samochód na parkingu i w głowie już jest my, i czuję taką wielką pustkę, czuję pustkę, czuję, że czegoś mi brakuje i czuję, że muszę sobie iść piwo kupić I, no, jak mi to z łatwością, nie potrafiłem tego ominąć. Ja nie wiem, dlaczego ja nie potrafiłem tego ominąć, ale pionowała mnie miłość, zaczęły mi się burzyć relacje. Ja sam sobie w tym wszystkim cierpiałem, że, że ja tak robię, bo ja z moją żoną traciłem kontakt, okłamywałem ją. To w ogóle po prostu diabeł miał, tak jak powiedziałem, hulankę w moim życiu. Ja, ja, ja też traciłem dobrą relację z Arturem, traciłem człowieka. To, to dla mnie było przykre, bo ja sam widziałem, że jest coraz gorzej, i, i to mi dawało popalić, i ja dzięki. Temu, ale moment kulminacyjny był taki, że ja pewnego dnia, ja też rozmawiałem z Arturem, ja później, wiadomo, o tym wszystkim rozmawiałem, bo, bo, bo gdybym dalej chował swój grzech, to nic by z tego nie było. Ja bym poszedł jeszcze bardziej w grzech, aż w końcu to, to, to by było tak, żebym się buntował przeciwko, przeciwko reprymendom, przeciwko nawet nauczaniom. A, a, a też skutek jest taki, że później ludzie odchodzą z kościoła, tak jak od nas odchodzą też ludzie z kościoła, bo oni idą w inne kompromisy. Idą w inne cielesny kompromis, no i później się nie zgadzają na wielu pułapach, kończy się tak, że się nie zgadzają z nauczaniami. Czują, że to. No, 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 no bo <laughs> wiele rzeczy dotyka ich serca, prawda? No bo w nauczaniach są też zdrowe riposty, prawda? Więc jeśli ktoś chce sobie żyć w kompromisie, no to sobie będzie żył, no ale. Ja wiem, że to jest takie miejsce, ten dom, że tutaj się nie da żyć w kompromisie, bo sam się wyautujesz. To, to, to nie Kościół cię wyautuje, sam się wyautujesz i sam odejdziesz, i mamy też tego przypadki. Dlatego, dlatego, właśnie, dlatego właśnie też ta miłość mnie panowała przede wszystkim. Ale, ale kiedy już wyszedłem z tego, kiedy już w ogóle. Kiedy już stanąłem na nogi, ja powiedziałem do Ducha Świętego: Duch święty, mam tak i tak, Jest, jestem taki i taki, i to się ze mną dzieje. Powiedziałem: Jestem w opłakanym stanie, zapłakałem nad sobą. Duch święty mnie dotknął. Zrozumiałem w ogóle, że ja jestem w opłakanym stanie. Ja to musiałem zaczaić i musiałem się przyznać do tego. I wtedy nastąpiło uwolnienie. Na drugi dzień ja już miałem siłę miałem siłę, żeby iść do przodu, ale to też dzięki temu, że mam zdrową naukę od kochanych ludzi i, 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 i dlatego, że ich kocham, to, 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 są, to jest wiele składowych elementów, które wpływają na to, że ja poszedłem do przodu, bo, bo można też powiedzieć przed Duchem Świętym, ale jeśli człowiek jest w jakimś e, nieprawidłowym jednym toku myśleniowym, to Słowo Boże mówi, że, że mały, mały, nie pamiętam jak to było, mały, mały zakwas, zakwasza całe ciasto, coś takiego, i, I po prostu no, ma drobna bzdura czasem potrafi człowieka sprowadzić na samo dno. I dzisiaj ja po prostu korzystam, ja tutaj korzystam z doświadczenia, z doświadczenia na, na przykład Artura, również Artura, między innymi Artura, i, i po prostu, no, ja jestem człowiekiem przebudzenia, ja o tym dobrze wiem, I ja biorę przykład z, z, z postaw pastorów, z postaw ludzi, którzy właśnie są świadectwem przebudzenia. No, no, mnie, Dla mnie świadectwem są postawy, ja byłem zawsze człowiekiem który musiał widzieć, że coś się w czyimś życiu dzieje, bo jakaś taka teoria mnie nigdy nie, nie dotykała. No, to ja chodziłem do kościoła katolickiego, dlatego nigdy mnie tam nic nie przyciągało, bo tam była tylko teoria, piękne słowa, ale puste, tak? Mnie zawsze przyciągało praktyka życia. Wstaję o czwartej rano, bo to nie jest łatwe, ale to jest droga do sukcesu. To musisz sobie w życiu postanowić, że będziesz coś robił i to rób w ten sposób, i bierz przykład, bo to nie jest fajne, bo no, to, to nie jest przyjemne wstać o czwartej rano, ale kiedy zaczniesz robić i zaczniesz chodzić w konsekwencji życia, to to ci za, zacznie przynosić owoc po jakimś czasie. Ale jeśli się wycofasz, to będziesz jeszcze słabszy i będziesz stawał się słabszy, będziesz po prostu stał w miejscu i gdzieś kulał. Yy, dlatego właśnie tutaj też, yy, też taką yy, takim dla mnie jakby owocem tego, tych, yy, tutaj tej zdrowej nauki, to co mnie tutaj buduje w domu jest właśnie to, że, że ja biorę tą naukę, oczywiście wiadomo, że to relacja z Bogiem to jest number one, to jest podstawa, a do tego w ogóle nauczania, które ty przyjmujesz od ludzi, którzy, którzy, którzy w praktyce to pokazują, no i yy, o, owocem tego jest to, że yy, no jest nauczanie, jest niedziela, ale później przychodzi poniedziałek, tak zwana proza życia. Wrzucam na siebie spodnie ubrudzone od szpachli, biorę diaksa na kolana i jadę, prawda, z posadzką. I to jest proza życia. I w tej prozie życia trzeba się czuć, trzeba być w ogóle zadowolonym, i, to, i, i, i robisz to. Pracujesz te 10 godzin, wiadomo, przychodzą momenty gorsze, bo to nie jest powiedziane, że jest cały czas wesoło, przychodzą momenty gorsze, prawda? Ale, ale w ogóle ty wiesz, w jakim kierunku podążasz, wiesz, że założyłeś sobie kolejno wytyczone cele i ta proza życia nie jest w stanie cię przemielić, tylko idziesz po prostu do przodu. Yy, I właśnie jeszcze na koniec, świadectwo mam yy, właśnie tego. Chodzenia w dyscyplinie, dzięki temu, że, że chodzę w dyscyplinie, bo chcę, bo ja tak postanowiłem, nie, że tak wypada, czy że w ogóle kiedyś miałem też taki problem, że chciałem dobrze wypaść też przed. przed, przed no przed, przed każdym, nie? I, i, I to był mój problem, bo chciałem wypaść dobrze przed kimś, a później to, to skazane na porażkę. Nie chcę mi się już tego teraz rozwijać, bo to jest jakby dług, też kolejny długi temat, ale e, świadectwo zaopatrzenia finansowego w moim życiu. E, właśnie ostatnio e, zatrudniłem się w takiej pracy, e, tak jak już powiedziałem przed chwilą. E, no, a też modlę się o, o, o zaopatrzenie finansowe. Przesta przychodzę do Boga z rzeczami, mówię, tak i tak jest. No, i, i ja mam w tym taką pewność i taki spokój, pokój w sercu, jeśli chodzi o finanse. E, mam, mam pewność, ja, ja wiem, że mam dobrego ojca, mam dobrego tatę. I on w ogóle nie pozwolił na to, żeby, żeby mi nie starczyło kasy. E, na tej płaszczyźnie mam takie wielkie poczucie bezpieczeństwa. E, była ostatnio taka sytuacja, kiedy właśnie miałem dostać wypłatę, ja tam sobie wziąłem jakąś część zaliczkę, no i tak sobie rozważałem, nie wiem czemu, a jak oni zapomną o tej zaliczce i, i mi da gościu jednak, nie licząc tej zaliczki całość, tak by jej nie było, to jak się zachować, nie? No myślę, no tak, no przecież mogę posiać w królestwo, to zasieje w królestwo, jak mi od, od razu. i myślę, czy to by było dobre, nie? I zadzwoniłem do Artura, zapytałem się, żeby mieć czyste sumienie. On mówi, no ja bym oddał, nie? bo bym to uznał za kradzież. No to dobra, oddam, okej, okay, nie? Dobra, załatwiony temat, nie? No i przychodzi dzień wypłaty, nie? Tam miałem przerobione około 200 godzin. No i szef że wsiadam do samochodu, on mówi, no tu o to ten co zaliczkę brał. Ja mówię tak, no, no to tutaj brać tysiaka zaliczki, no to dobra, tutaj to odliczamy. No i tam powinienem wziąć tam około nam 3000. Nie? Gość wyciąga, daje mi 4800 zł i ja sobie patrzę, o, to pięknie, nie? 265 godzin. Kasia mi mówi, że Boże, Aniołowie ci godziny rozpisali, bo ja wcześniej nie pisałem sobie, <laughs> nie pisałem sobie godzin. I zadzwoniłem do księgowej powiedziałem, że ja nie wiem, ile mam godzin, nie pisałem po prostu. I niech mi pani tam te co brygadzista pisał, niech pani policzy. I, yy. no, i, no i w taki oto sposób dostałem prawie dwa tysiące złotych, więcej pieniędzy. Wie, wiecie, ja wiem, że to jest od Boga, to nie jest coś takie Diabeł przyszedł i zaczął już mi mówić, a pomylili się, a coś się tam wydarzyło. Nie da... Można się pomylić tam w jeden dzień wpisać za dużo, dwie, trzy, pięć godzin, ale nie 65 godzin dopisać, prawda? To, to, to nikt nie dopisał. To po prostu było zaopatrzenie z nieba. Yy, I właśnie. No i, no, i jeszcze, jeszcze, jeszcze odnośnie, odnośnie, odnośnie pieniędzy, jeśli już mówimy o pieniądzach, to i, tutaj jest jeszcze temat siania, siania pieniędzy w królestwo. Ja kiedyś miałem taki, jak byłem w świecie i grałem koncerty, to ludzie, bywało tak, że jak organizowałem jakiś koncert, to ludzie przychodzili do mnie i wielu moich znajomych, no i oni chcieli, żebym zbliżał się koncert, no oni chcieli wejściówkę za darmo, oni chcieli wejść za darmo na koncert, prawda? Oni chcieli to za darmo, oni chcieli płytę za darmo, oni chcieli w ogóle wszystko za darmo, prawda? No ja nie rozumiałem pewnych mechanizmów wtedy i no to spoko, fajnie, no fajnie, ziomuś, masz tu za darmo, załatwiłem wejściówkę, tam jeszcze loże jakąś na koncercie, płytę za darmo, ale później zrozumiałem, że ci ludzie, oni tak naprawdę nie liczyli się z tym, że ja, żeby robić tą muzykę, żeby zorganizować koncert, bo ja wtedy rozwieszałem plakaty sam na mieście, to wszystko sam organizowałem, oni o tym wiedzieli, ale oni chcieli za darmo wszystko, bo nie doceniali w ogóle tego, że, nie, nie doceniając tego, że ja wokół tego pracuję. Wi wiadomo, ja im tego nie powiedziałem, no bo przecież im nie powiem tego, nawet wtedy tego nie rozumiałem, ale dzisiaj wiem, że można mm, tych ludzi nazwać w pewnym sensie pasożytami albo darmozjadami, bo oni chcieli za darmo. Ich nie interesowało to, że się nad tym pracuje, że to trzeba zorganizować, że nagranie kawałka kosztuje, że to wszystko jest. Wło... Też włożone byłem w świecie, no ale wkładałem serce w tą muzykę. Oni tego nie rozumieli. Yy, i, tak samo ze, yy, I tak samo jest z sianiem pieniędzy w królestwo. Jeśli ty nie zrozumiesz tego, że sianie pieniędzy w królestwo, to jest w pewnym sensie inwestycja w samego siebie, można powiedzieć, ale yy, yy, życie ludzi życie kościoła i tutaj w ogóle ta cała struktura kościoła naszego silnego potężnego kościoła ona sama z siebie nie zaistniała to są filary czyli ludzie którzy zbudowali ten kościół od początku i ty tutaj jesteś i jeśli ty się nie liczysz z tym tutaj daję taką analogię do tego koncertu i do tego co wam przed chwilą powiedziałem jeśli ty się z tym nie, nie liczysz i ty nie siejesz w królestwo i nie rozumiesz tego tematu, no to ja ci dzisiaj powiem, że nie pójdziesz dalej, bo to są pewne mechanizmy duchowe, które cię zatrzymają. Sianie w królestwo to jest jedna z bożych zasad. Dziesięcina to, tak było w Starym Testamencie, to jest, to jest takie minimum, i, i teraz też nie chodzi o to, żeby człowiek teraz bo jak siejesz, bo wypada, albo że inni ludzie patrzą, to to też nie jest to. Ty musisz przyjść z tym do Boga i jeśli ty tego w sercu nie masz, przyjść z tym do Boga, bo to jest jedyna możliwość, żebyś ty zrozumiał taką rzecz. Jedni sieją, bo wypada, ale drudzy sieją, bo kochają się ją od serca i rozumieją, że to przynosi owoc. Ale inni tego nie robią, dlatego też stoją w miejscu. U Żydów było takie, w Słowie Bożym jest napisane, że jeśli twoje oko jest światłem, no to no to całe ciało jest świetliste i właśnie u Żydów było coś takiego, że jak się mówiło do kogoś, że masz świetliste oko, no to to znaczyło, że, że, że ten, który ma świetliste oko, że on się angażuje finansowo właśnie w sprawy Królestwa, dlatego tutaj też jest tak napisane, jeśli masz świetliste oko, no to twoje ca całe ciało jest światłem, dlatego ja polecam każdemu, aby się angażował w sprawy Królestwa osobiście i od serca. Zbierzemy się, Ano. Amen.